Samochód Ford Ranger gotowy na łowieckie wyprawy przygotowała firma Rad Motors z Radomia. Sponsorem programu Dashbur jest sklep taniepolowanie.pl, dystrybutor sprzętu marki Pard. Na program Dashbur zaprasza dystrybutor sprzętu dla myśliwych i strzelców. Witam pchnieje, witam myśliwych, witam naganiaczy, podkładaczy, wszystkich pomocników na dzisiejszym polowaniu zbiorowym. W kole łowieckim dzik koszali. Koledzy, niezmiernie miło nam jest dzisiaj przywitać. Przywitamy gości. Koledzy, w dniu dzisiejszym będziemy gościć kolegów, którzy realizują program myśliwski Dashbur. No i tak właśnie rozpoczynamy dzisiaj dzień. Polowanie zbiorowe w kole łowieckim Dzik Koszalin. Zapraszam Was na kolejny odcinek programu łowieckiego Dashbur. Na program zaprasza producent urządzeń termowizyjnych firma InfiRay. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primus Hunting. Na program zaprasza Państwa kolba.pl, dystrybutor latarek marki Phoenix. Jesteśmy na pierwszym pędzeniu. Szybciutka odprawa, dużo informacji, dużo ciekawych, nietypowych, bo dzisiaj oprócz polowania to również myśliwi, wszyscy, którzy bierzemy udział w dzisiejszym polowaniu. Przy okazji tego polowania bierzemy udział w poszukiwaniu zaginionego człowieka, który kilka dni temu wyszedł z domu i gdzieś w tym terenie prawdopodobnie zaginął. Parę dni temu, więc pewnie szukamy, no, ciężko mówić, ale kogoś, kto chyba tutaj już gdzieś został. Obyśmy się mylili, ale może tak się wydarzyć. Ale wracając do polowania. Polujemy gościnnie w kole łowieckim Dzik Koszalin. Koło ma bardzo zasobne tereny.
No i postanowiliśmy wybrać się na koniec sezonu właśnie na taką zbiorówkę na zwierzynę grubą. W planie mamy tutaj odstrzał jeleni byków, jeleni łań, cieląt, tak samo daniele, byki, łany, cielęta, dziki i drapieżniki. W tym terenie mogą zdarzyć się również wilki, a więc musimy być ostrożni, no i obserwować wszystko, co będzie się działo. Pierwszy miot, pierwsze pędzenie, no i ja już nie mogę się doczekać, jak to będzie wszystko wyglądało. Zasady bezpieczeństwa oczywiście każdy z nas myśliwych zna, więc musimy się im podporządkować. Ja ładuję broń, za chwilę jeszcze słuchawki na uszy, jest cichutko, nie wieje wiatr, więc na pewno one trochę pomogą, być może będę słyszał wcześniej zwierzynę, która gdzieś przemieszcza się po tym zmrożonym terenie. Sąsiad po jednej stronie już zajął miejsce, po drugiej również. Obok nas jest naganiacz, który stąd wyjdzie, a więc my jesteśmy na tak zwanym zatropiu i mamy pilnować, żeby zwierzyna, która się ewentualnie tutaj cofnie, no, nie poszła bez strzału. Daszbur. No i pierwsze pędzenie dobiegło końca, broń trzeba rozładować, strzelali inni, my zwierzyny nie widzieliśmy, naganka przeszła w jedną, w drugą stronę, podobno były dziki, które poszły gdzieś tam z tamtej strony na asfalt, w drugą stronę, więc tak czasami bywa, no kurczę, na polubowaniu zbiorowym to jest loteria, nie wiadomo czy święty Hubert przyśle do nas tą zwierzynę czy nie, natomiast najważniejsze jest to, że jest dobrze. Tego podniósł Bartek z Gajewskim, ale co to nie trafił. Koło mnie było to za żywy. Nie. Broniłem się koło. A słuchaj, a jelenie do was nie poszły? Były jelenie, ale poszły jakoś między tobą. Gdzie poszły? Tak jak jest droga, ta górka. Tak? Między drogą. To jeszcze tak nas nie wykołowały nigdy. Ten. Ja mam ty zawsze masz szczęście. Ta zwierzyna do ciebie idzie jak... Ja mam szczęście. A co to za jelenie były? A Krzysztof strzela. Tak. Co były za jelenie? Łanie i ciele. Jedziemy na drugi miot. Po każdym miocie zawsze dużo opowiadania, co się działo, co kto widział, co kto słyszał, kto strzelał. Jak na razie jeden dzik na rozkładzie, ale to dopiero początek polowania. Były jelenie, były dziki, wszystko było. A co teraz będzie? Teraz będzie jazda.
Dziki krążą w miocie, naganka jej rozproszyła. Teraz chodzą sobie pomiędzy tymi choinkami. Przed nami sąsiad strzelał kilka razy. Dziki gdzieś tu nam się pojawiły dosłownie na sekundę na drodze, ale to nie było szans na złożenie się nawet. Teraz słyszymy z drugiej strony miot strzał. I czekamy. Gratuluję, Dashboard. Teraz jeden z najważniejszych miotów, a więc śniadaniowy, późno-śniadaniowy, bo trochę zeszło nam tutaj na tej, przepraszam, plantacji choinek. Musieliśmy pomóc koledze, który jest właścicielem i gdzie dziki robią mu naprawdę duże szkody. Ale taka wspaniała zupa gulaszowa w tym zimnym powietrzu nadmorskim, bo jesteśmy blisko morza, przyszła zimna bryza od morza, no i gorąca gulaszowa to jest to. Parę dzików już jest na pokocie, dużo emocji, dużo wymiany spostrzeżeń, że tam widziałem, tu przeskoczył mi chwilę. No, my też widzieliśmy dziki, no ale nie było możliwości strzelić. Było za szybko, za krótki czas, kiedy się dzik pojawił. Czekamy na kolejne pędzenie, bo to jest naprawdę wyśmienite. Znowu blisko, ale nie w tym miejscu. Kolega dwa stanowiska dalej strzelał do dwóch dzików. Jednego widzieliśmy, jak przebiegał przez drogę i był strzelany. Drugiego strzelał w miot. Idziemy sprawdzić. W tym roku pierwszy raz. Chyba tak. Gratuluję, Dashboard. Dzięki. Tam drugiego trzeba. Gdzie jeszcze drugi? Drugi. O, dobra. Teraz po kolei wszystko spokojnie. Gratuluję, Dashboard. Dzięki. Kolega się tutaj zdrowo bronił. No, trzeba było. Przysiadce tak. Przyszły, nie? Tak. Bo my słyszeliśmy je tylko tam gdzieś w oddali. Mi się wydawało, że wyszły tam z dołu. Także one tutaj naprawdę chciały rozjechać kolegę. Chciały, blisko tak, były, dosłownie, nie wiem, 15 metrów. Tam na jednego kolegę poszło. No i bardzo dobrze. Kto pozyskał? Obydwa? Kolega. O kurczę. Dobrze Cię wyuczyłem strzelać. Gratulacje. A więc dzik Koszalin dzikiem stoi. A jeszcze trzy byki widziałem. Ale daleko, no ładnie. Ładnie strzał. Tak. Tylko wyszły na syna łowczego, nie są jak sobie. Następne stanowisko. Zabij.
urwisku zostaje sam, a mój operator idzie z bieżącym królem polowania, który strzelił już 4 albo 5 dzików. Zobaczymy, co teraz będzie. Dashboard. Zwierzyna idzie zawsze pod wiatr. Ustawiają linie, naganiacze ustawiają linie i dopiero wyrównali i teraz idą jedną linią. Pies szczeka na trop sarny. Ukradna taka fajna była przecinka. Tak, trzy, to już się jakby już się cieczka zaczęła. Nie ma jakiś taki powycierany pachowa. No to tym bardziej dobrze, że już. Powiedz sanitarny. Tak, rewelacja. No, aż chce się żyć. A na mnie nic nie idzie. Ja nie wiem dlaczego. No i koniec pędzenia. Była kanonada. Jelenie weszły z zamiotu do miotu. Koledzy tam po mojej prawej stronie strzelali z przodu, z boku. Łania przyszła do nas bardzo blisko, ale była w miocie i nie mogłem oddać do niej strzału. Wydawało mi się też, że gdzieś tam szły dziki. Ale to wszystko za tym gęstym laskiem gdzieś tam przy łące. Jednak tym razem święty Hubert znowu pokazał mi zwierzynę. Powiedział, że to jeszcze nie czas. Jeszcze nie ten miot, jeszcze nie to pędzenie. Może będzie jeszcze miot pocieszenia. No i kolega wystał swoje. W dobrym miejscu stanął. Ostatni gęs. Udało się, święty Hubert. Był łaskawy. Widać piękny strzał komorowy. Dashboard. Dashboard, kolego, dziękuję. Słyszałem, że jak tu przyjeżdżasz, to nigdy nie wracasz z pustymi rękoma. Bardzo, zawsze... bardzo gościnne koło. Tak jest. Bardzo gościnne koło, sąsiedzi. Bardzo fajne polowanie. Więc... bardzo przyjemnie jest, zwierza bardzo dużo, tak, naprawdę. No, przyczyniłem się do tej kanonady, bo tu w tym miocie to była kanonada. Ale to tam druga strona się bardziej wykazywała, prawda? Ona... Słuchaj, ale ty też miałeś trochę farta, bo te jelenie weszły z zamiotu, one przyszły do ciebie. Całkowicie przyszły z zamiotu, to była chmara, myślę kilkanaście sztuk było. Tam były łanie cielaki, jakiś byczek też z nimi był. Tak. Strzelałem zamiotem, łania przeszła po tym strzale komorowym, no myślę jakieś 70 na pewno metrów. No, około 60 paru metrów. Na pewno. Jeszcze raz, gratulacje. Serdecznie dziękuję. No a teraz, jak to się mówi, do pracy. Do pracy. Dziękuję. Thank you.
Jasny koniec ostatniego pędzenia w dniu dzisiejszym, koniec polowania. No, dziki były, ale daleko przed nami. Strzelali sąsiedzi i gdzieś na tyle. A my dzisiaj kończymy pokojowo. Tak to czasami bywa. Zwierza w brud, strzałów jeszcze więcej, no ale mi święty Hubert dzisiaj nie podarzył. Tak to już bywa. Dasz wór. Koniec polowania. Właśnie koledzy przygotowują pokot, układają zwierzynę, którą udało się dzisiaj upolować. Ten pokot na koniec sezonu jest naprawdę imponujący, chociaż słyszałem opowieści kolegów, że tutaj te pokoty, no to taka norma, zdarzają się i większe. Bardzo fajnie zorganizowane polowanie, bardzo dobrze wszystko przeprowadzone. Teren niesamowity, naprawdę przepiękne mioty. No, mi zabrakło trochę szczęścia, jeśli chodzi o to, żeby wyszła na mnie jakaś zwierzyna, którą mógłbym strzelać. No, była blisko mnie łania, były sarny, ale do których nie strzelaliśmy, nie polowaliśmy dzisiaj. Widziałem lisa, widziałem dziki gdzieś tam dalej w miocie, ale nigdy ta zwierzyna jednak nie przyszła do mnie na taką odległość, gdzie mógłbym oddać strzał. No, ale to niczemu nie przeszkadza, bo to polowanie było naprawdę przepiękne, świetna atmosfera, wszyscy chyba zadowoleni, uśmiechnięci. Najważniejsi też, że cało i zdrowo wróciliśmy, my i psy, które brały udział w tym polowaniu tutaj na pokut. Za chwilę będzie cała ceremonia wręczenia medali. Tu, z tego co wiem, też będzie podsumowanie przy okazji sezonu, a więc cała masa jeszcze atrakcji. No i na koniec, jak zwykle, biesiada, przy której będziemy mogli jeszcze raz wspominać ten niesamowity dzisiejszy dzień, gdzie polowanie w Dziku Koszalin kończy sezon polowań zbiorowych na zwierzynę grubą. No i my też mieliśmy to szczęście, że mogliśmy dzisiaj tutaj przyjechać. Bardzo dziękuję już teraz zarządowi koła łowczemu i prezesowi za to, że mogliśmy tutaj się znaleźć. Mam nadzieję jeszcze kiedyś tutaj w tych gościnnych stronach zapolować. Może niekoniecznie zbiorowo, ale także indywidualnie, bo zwierza jest tutaj sporo i fantastyczni ludzie, z którymi będziemy trzymać kontakt. No a teraz już czekamy na samą końcówkę, na to właśnie wręczenie medali i podsumowanie całego polowania. Koledzy, dziękuję za polowanie w dniu dzisiejszym. Bardzo dobre polowanie. Hubert nam darzył. Na koniec sezonu lepiej nie mogliśmy tego sobie wymarzyć. Dziękuję za bezpieczne, przyjemne polowanie, naprawdę w atmosferze. Wszystkim bym życzył w różnych kołach, abyśmy tylko tak, takiej atmosferze mogli polować. Dziękuję wszystkim za wkład, pracę. Dziękuję kolegom, którzy użyczyli samochodów. Dziękuję sygnaliście, dziękuję nagance, dziękuję podkładaczom, kolegom prowadzącym szczególnie. Wszystko sprawnie przebiegało bez żadnych większych przestojów. Thank you.
Ja bardzo chciałbym podziękować zarządowi koła i kolegom za zaproszenie, że mogliśmy dzisiaj towarzyszyć z naszą kamerą na zakończenie sezonu. Bardzo fajne polowanie, bardzo dobrze przeprowadzone, świetna atmosfera. No mi święty Hubert dzisiaj nie podarzył, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. Widziałem, że koledzy wszyscy naprawdę dobrze tutaj ten dzień spędzili, miło, w fajnej atmosferze i życzałbym sobie, żeby tak w wielu kołach tak to wszystko wyglądało. Także ja bardzo dziękuję jeszcze raz. Naszym podziękowaniem też będzie odcinek, który będziecie mogli obejrzeć na kanale YouTube'owym Dashboard. No i życząc powodzenia w przyszłym sezonie, jeszcze obecnym, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dashboard. Okay, w imieniu gości i swoim również podziękuję serdecznie za możliwość uczestniczenia w takim polowaniu. Ja już bym to nazwał łowami. To są łowy, nie polowania. Koledzy, takie pokoty to jest coś wspaniałego. I z tego miejsca również chciałbym podziękować naganiaczom, bo w dniu dzisiejszym strzeliłem 4 dziki i nawet nie zdążyłem dojść do swojej sztuki, a te dziki już były zrobione. Wspaniała atmosfera. Dziękuję serdecznie, koledzy. Dashboard na przyszłość. Dziękuję bardzo. No i właśnie w ten sposób kończymy sezon łowiecki, kończymy sezon polowań zbiorowych. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że mogliśmy być tutaj z naszą kamerą. Bardzo dziękuję całemu zarządowi koła i wszystkim kolegom, którzy dzisiaj razem z nami polowali. Cóż mogę powiedzieć, było fantastycznie. Takie polowania i takie pokoty życzyłby sobie pewnie każdy z was i chciałby, żeby to wszystko zdarzało się częściej niż tylko na koniec sezonu. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku programu łowieckiego Dashboard.